Odkrywanie specjałów rodzimej kuchni oraz artystyczny rozwój okolicy to tylko niektóre z osiągnięć utworzonego niespełna 4 lata temu Koła Gospodyń Wiejskich w Kołaczkowicach, jednego z większych tego typu zrzeszeń w gminie Busko-Zdrój. W odnowionej siedzibie w budynku dawnej szkoły podstawowej gospodynie z Kołaczkowic odwiedził marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz przedstawiciele lokalnych władz. Tą świetlicę dostaliśmy nie tak dawno, 3 lata, będzie w lutym. Tak? Kupiliśmy sobie segment do kuchni też za swoje zarobione pieniądze, całą zastawę, wszystko. No staramy się tak, żeby właśnie przy takich momentach jak dzisiaj, żeby nie prosić nikogoś tam gdzieś do jakiejś tam obskurnej remizy, jak się to mówi, tylko żeby tak jakoś miło było. Spotykamy się praktycznie tak 2 razy w miesiącu, przy czym właśnie takie, czy jakąś kolację, jakieś szykujemy sobie, jakieś sałatki, pierogi, no ciasta oczywiście też wypiekamy, tu każda pani swoje tam jakieś mają. No i przy okazji właśnie świąt jeździmy też na kiermasze, robimy stroiki. Specjalizujemy się szczególnie w robieniu wieńcy. To jest naprawdę nasz konik taki. Gotujemy, pieczemy. Byliśmy na takim konkursie, bo mamy taki kołacz tutaj właśnie regionalny i uczęszczaliśmy właśnie na tym konkursie. Jeździmy na kiermasze, na dożynki. No staramy się jak możemy.